Ogólnie wpadłam na pomysł, żeby zacząć robić jakieś vlogi, nie wiem, na przykład przedmaturalne. Wiem, głupi pomysł, ale może to być też dobry pomysł. No i ostatnio na live'ie bardzo dużo osób chciało jakiś back to school. Moje pierwsze i ostatnie back to school w sumie, mam nadzieję. No i postanowiłam, że to zrobię i to będzie tak w tym vlogu takim przedmaturalnym. No, ogólnie mam nadzieję, że Wam się to spodoba. No i jeżeli Wam się to oczywiście spodoba, to powiedzcie mi koniecznie w komentarzu, czy chcecie tego vloga na tym kanale, czy zrobić jakiś osobny nowy kanał, gdzie będę właśnie dawała takie vlogi i nie vlogi i takie rzeczy niepotrzebne. No, to widzimy się na Back to School. Hejka, hejka, witam na moim biurku. Dzisiaj sobie zrobimy szybkie back to school. Na pierwszy ogień idą zeszyty. Ten jest 80-kartkowy i jest też taki 80-kartkowy. Ten mi się bardzo spodobał, jest bardzo taki damski, taki... Tutaj nic nie ma, ale jest naprawdę bardzo taki stylowy i bardzo mi się podobał. Tu są takie makaroniki, wziąłem go ze względu na napis. Trochę mnie motywuje, ale nie wiem, czy bardzo mnie zmotywuje, więc... Kolejne zeszyty to są 60-kartkowy w kratkę. Taki, 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 taki i taki. Tak. Oczywiście te są takie zwykłe, takie połyskujące tylko. Te są natomiast z serii Goldie, z Inter. Nie, z Top 2000. I są takie bardzo matowe i brokatowe. One w środku mają takie serduszka i w ogóle bardzo fajne są, bardzo mi się podobają. Naprawdę przypadły mi do gustu. One są takie trochę grubsze, ale też mają 60 kartek i podobają mi się. W Empiku widziałam je za jakieś 10 zł. Ja je kupiłam chyba za mniej niż 5 zł, więc. Kolejna rzecz to są zeszyty w linie, które kupiłam właśnie rok temu i nie wykorzystałam ich i raczej ich nie wykorzystam, bo no, one tylko do polskiego, a mam, no, nie zostało mi dużo polskiego. To jest 80-kartkowy z lisem, bardzo mi się podoba lis. Pióreczka, słówka i taki coś, bo ona ma fajny, no jest taki matowo połyskujący i fajnie to czuć i ona ma właśnie w środku też wzorek i bardzo fajnie. Kolejny zeszyt to jest zeszyt do polskiego, który już zaczęłam używać w drugiej klasie. Jest taki makaronik, bardzo mi się spodobał, jest taki grubszy. On ma bodajże 80 kartek. On też jest taki połyskująco matowy. No i też ma tak, o ja żebym nie pokazałam jeszcze póki co, ale też ma taki fajny wzorek tutaj z tyłu i ma też taki fajny pierwszą stronę, taką tytułową, więc bardzo mi się podoba. No i no, jak już mówiłam, zaczęłam już w nim pisać i mam już w nim młodą Polskę, więc myślę, że skończę po prostu chyba tylko w tym zeszycie i nie zużyję tamtych zeszytów. Kolejne rzeczy to zwykłe naklejki na książki zeszyty, okładki na zeszyty. No i zeszyt do fizyki. Okładka taka bardzo stylowa, taka damska, bardzo mi się podobało. To jest właściwie tylko zeszyt ma 180 kartek. I zaczęłam już w nim pisać elektrostatykę, bo właśnie w tamtym zeszycie już mi się zaczęło nie mieścić i już tak trochę bazgrałam, więc postanowiłam, że przepiszę to wszystko do nowego zeszytu. I tak to się mniej więcej prezentuje. No, tak bardzo ładnie. Kolejne zeszyty to są zeszyty do matematyki A4. Ten jest akurat z zeszłego roku, jeszcze go nie wykorzystam. On ma 60 kartek, więc na spokojnie go jeszcze wykorzystam. No i trzy zeszyty z serii Goldie. Oczywiście tak samo jak tamte mają takie coś i mają chyba te 60 kartek albo 80. 80 kartek akurat, więc gites. I tutaj jeszcze jest teczka czarna, którą też mam już z rok i się bardzo sprawdza, jest bardzo basicowa, że tak powiem. No. No i następne rzeczy to są już takie bardziej gadżety. Są to dwie paczki długopisów z Profica. Akurat kupiłam takie zwykłe, bo no, będą mi potrzebne akurat czarne i niebieskie w sumie też. Mam tutaj w sumie 4 czarne i 6 niebieskich, więc myślę, że będzie naprawdę ok. Kolejna rzecz to zwykła malutka gumka z Mapeta Technik 3000. Akurat taką znalazłam w Tesco, malutką. No, większa mi nie jest potrzebna, więc git. No i do tego jeszcze kupiłam też Sprita, to już nie jest potrzebne. Myszkę.
W sensie korektor myszkę, bo akurat brakowało mi takiej myszki do korektorowania takich większych obszarów. No i sobie kupiłam akurat taką mini. No bo jak już mówiłam, też większa nie jest mi potrzebna, więc gitos. No i rzecz z deskę, którą kupiłam chyba na okazji, bo kosztowało to niedużo. Kupiłam sobie żelopisy z deska, takie teskowe. No i powiem wam, że nawet fajnie piszą, bo już sprawdzałam. I są one kolory takie podwójne, więc połowę chyba prawdopodobnie dam siostrze. A drugą połowę, o Jezu, ostrość. A drugą połowę sobie wezmę tak do użytku domowego nawet, żeby coś tam malować w domu nawet, czy cokolwiek, bo do szkoły raczej nie będę ich nosiła, bo mam ciepłe pisy. No i rzeczy, które już mam od roku, w sumie to mam takie znaczniki, kupiłam je w Biedronce i je jeszcze mam. Mam jeszcze takie stare, stare, które jeszcze tamte używam i te mi akurat tak zostały i ja akurat o nie dbam. No i mam ich jeszcze trochę dużo, ale naprawdę się przydają, więc naprawdę polecam takie fajne. Nie są drogie w Biedronce. Może były, nie wiem. Naprawdę, w Biedronce to byłam chyba w tym roku raz. No i zakreślacze, które mam już 2 lata. Morski, żółty, różowy, pomarańczowy ze Stettlera. Stettlera, jak to tam się zwie. No i mam taki jeszcze zielony, zwykły zakreślacz. W ogóle powiem wam, że on naprawdę bardzo ładnie pachnie. Zawsze jak go otwieram, to zawsze muszę go powąchać. Takimi ładnymi jabłuszkami tak pachnie i naprawdę, przynajmniej mnie to trochę uspokaja, więc... Bo tak naprawdę to ja mam jeszcze tutaj karteczki, bo dużo rzeczy mam naprawdę już ponad rok i nie kupowałam... Mało rzeczy po prostu kupowałam, bo po prostu mam na przykład karteczki samoprzylepne, tak samo mam ciekopisy w tym... I różne naprawdę, te wszystkie gadżety, to wszystko mam. No, a teraz wam pokazuję cały czas te karteczki, żebyście policzyli kolory. Hehe. Ogólnie to nagrywam właśnie koniec tego odcinka po rolkach, bo tamten fragment, co nagrałam akurat po rolkach, okazało się, że jest akurat bardzo zła jakość głosu, więc nagrywam to teraz, jak kończę montować. Ogólnie chciałabym wam po prostu pokazać gdzieś tutaj albo gdzieś tutaj moje rezultaty z tej jazdy. Nie jeździłam dużo, bo jeździłam gdzieś 8,5 km, bo po prostu już nie mogłam, ale... Czułam się nawet ok, znaczy ok, no nie najlepiej, ale tak nawet. No i jeżeli macie to modo, to oczywiście zapraszam was do dodawania mnie do znajomych. Nick macie gdzieś tutaj na filmie, nie wiem, gdzieś tu. Do zobaczenia w kolejnym roku, pa, pa.